Ich tu nie chcemy. I jestem pewien, że większość Polaków jest tego samego zdania. Przekonywał jeden z uczestników wczorajszego patrolu obywatelskiego w Kórniku. Mowa tu o obcokrajowcach, którzy zdaniem uczestników zgromadzenia zalewają nie tylko miasto, ale również cały kraj. Czuje się pan bezpiecznie w Kórniku? Różnie bywa, no. Generalnie po zmroku to nie, tak niezbyt. Nie słyszałem, że aż takie wielkie afery się odbyło w Kórniku, nie? Patrol był naprawdę fajny. Fajnie, że Polska się zintegrowała, że kurniczanie się tutaj zintegrowali. No ale mówię, no nie w ten sposób. Na miejscu zgromadzenia pojawiła się policja. Funkcjonariusze wylegitymowali uczestników patrolu, w sumie 40 osób. Policjanci nie odnotowali żadnych złamań przepisów prawa, ani też przepisów ruchu drogowego. Prawo nie zabrania organizowania patroli czy ujęć obywatelskich. Policjanci przypominają jednak, aby w takich aktywnościach zawsze współpracować ze służbami porządkowymi. Jeżeli mieszkańcy lokalnej społeczności decydują się na takie inicjatywy, aby działały wspólnie i w porozumieniu z policjantami w razie niepokojących sytuacji. Takich zgromadzeń podszytych uprzedzeniami wobec obcokrajowców może być więcej, alarmuje Łukasz Jakubowski ze stowarzyszenia Nigdy Więcej, które walczy z zachowaniami rasistowskimi i ksenofobią od prawie 30 lat. Musimy edukować, bo bez tego po prostu no nic nie zrobimy, jeśli nie będziemy pokazywać, starać się przełamać po prostu tą narrację, która jest w mediach, szczególnie w tych społecznościowych, na Twitterze, z czym się mierzymy coś na co dzień. Musimy tutaj pokazywać, że ludzie w różnych krajach są do siebie podobni, są różni, tak? I po prostu to nie znaczy, że jeśli ktoś jest z danego kraju, to na przykład ma jakieś dyspozycje do popełnienia przestępstw. Nie wiadomo, czy wczorajsza grupa patrolu obywatelskiego planuje kolejne zgromadzenie. Paweł Głuszyński, Puls Dnia.